mam to całą... Ze strony Ojca naszej za przyjęcie takie niespodziewane całej naszej grupy Andrzejowi Urbanikowi, przepraszam, za to, że mogliśmy się tu zmieścić. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich nas tutaj. Przyszliście na spotkanie z facetem, który przepłynął Atlantyk. Zrobił jeszcze te parę rzeczy, o których autor mówił, tak? Na scenie stoi Piotr Chmieliński, który dokonał absolutnie niezwykłych rzeczy, ale do czego ja zmierzam, bo muszę to wytłumaczyć, który przepłynął kanion Kolka, który brał udział w eksploracji Amazonki. I wy bijecie takie brawa? Jedną rzecz. Że przyjaciele, ludzie, którzy znali Olka i jego pasję pływania jako osoby, wiedzieliby coś na temat, co on zrobił. Ale bez osób takich jak Martyna, z rezonującą media, nie dałoby się tego przekazać dla innych. Także Martyna w imieniu nie tylko naszego fotografika, ale innych mediów, dzięki Gazecie Wyborczej, ta informacja była, mogliście wszyscy żyć tym, co Olek wyprawiał albo nie wyprawiał na wodzie. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Olka, moim własnym, za zrozumienie, że śledziliście to, co Olek robił. Ale nie, bo jakby byłoby cicho, nie, to taka na klęczki, nie? I głowy do podłogi, nie? No to ja co, ja mam teraz pamięć, nie? I tak sobie myślę, nie, bo już nie było mocno. Tak było właśnie. Dziękuję. Miłe rzeczy, tak jest pan komisarz, to się dobrze robi, nie? A jak było miło mi uścisnąć tą dłoń, co za chwilę też uścisnę, po pierwszych 138 dobach, gdzie ludzi tylko widziałem, tam gdzieś dalej. Aha. I właśnie ten człowiek zorganizował spotkanie ze mną, specjalnie z Bermudowy, poleciał na Bermudy, łodzią przypłynął i uścisnąłem pierwszą dłoń po 138 domach, tak? Właśnie dłoń Piotra Chmielińskiego, dobrego ducha mojej wyprawy, który trzymał nad tym wszystkim. O i to, że tutaj jestem teraz i tak zachęcam do przeczytania tej najlepszej książki, która się ostatnio ukazała. Nie wiem, czy to właśnie jemu zawdzięczam. Także Piotrze, dziękuję ci bardzo. Byłeś jeden z najlepszych. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym gościom. No ja może na końcu kolejki się ustawię.
Dobra, tu? No to jest. Dobrze, jest. No to teraz rękę na peruki. Dzień dobry, dzień dobry. Tam miejsce na końcu kolejki to moje, ale my wygonili tu. No przepraszam, no. Dobra. Pozdrawiam różnych znajomych. A, musimy to dopisać. Jak stoicie w kolejce, to że czasu to wam zajmuje. Starajcie się pomyśleć, co ja mam napisać wam, ale nie, że dopiero namyślcie tu, tylko tam. A to już gotowe, nie? Nie tyle, tylko tak tyle, nie? Tak. Karolina, tak? Dobra. Proszę. Tu? Tylko tam. Aha, ja Państwu jeszcze wyjaśnię, że jak ja podpisuję książkę, jest kolek doba, a na końcu jest uśmiech, a druga kreska ma uśmiech z brody. Dlatego to brodaty uśmiech. No, to tu masz, a? Ewelinie, fajnej dziewczyny, szczęścia, które nie przeminie. O, Pawłowi za to, co przepłynął do tej pory. Jak kurwyczki? Pawłowi wszędzie przepłynął. Pawłowi zaraz.